Witam wszystkich na kanale Mega Fish Channel. Jesteśmy nad jeziorem Krążno. Piękna pogoda, zasiadka karpiowa. A ja dzisiaj chciałem pokazać, w jaki sposób zbudować zestaw Roni Rig, zwany również Spinner Rig. Jest to bardzo popularny zestaw karpiowy, przeznaczony do przynęt typu pop-up. Także dzisiaj pokażę, jak ja buduję taki zestaw z fluorokarbonem i z haczykiem numer 4. Używam haczyków numer 4. To jest haczyk crank od kordy. Do tego spinner swivel, czyli taki krętlik, który z jednej strony ma haczyk. Następnie kickersy, czyli zagięte pozycjonery, ale mogą być też innego rodzaju, wkrętki i na zakończenie zestawu również wolframowa rurka dociążająca. Oprócz tego boom, może być też inny fluorokarbon. To w zasadzie nie ma znaczenia. Ważne, żeby to był sztywny materiał. To jest akurat 11, wytrzymałości 11 kg, 0,55 mm. Następnie do tego boomu crimpy o średnicy 0,6 mm, ponieważ są jeszcze trochę większe, 0,7 do grubszej plecionki, do grubszego fluorokarbonu. Też taki mały element jak silikonowe zatyczki, które nadziewa się na haczyk. Do wszystkiego będą potrzebne mi jeszcze obcęgi do zaciskania crimpów, czyli tych zacisków, i dociążająca pasta wolframowa. Może być różnego rodzaju, można też stosować wolframowe rurki dociążające. No i zabierzmy się za zbudowanie całego zestawu. Na początek haczyk. Spinner swivel. To jest taki krętlik, który z jednej strony ma oczko, a z drugiej haczyk. Pokażę to bliżej. I zakłada się jedno za drugie. Natomiast, żeby te dwa elementy ze sobą złożyć, to będzie mi jeszcze potrzebny kickers, czyli rurka pozycjonująca. Ja tego kickersa oryginalnego, on tak wygląda, trochę obcinam. To mniej więcej jest 2-3 mm, żeby nie był taki długi. Następnie nakładamy to tą stroną grubszą na haczyk. Tak, żeby haczyk przeszedł, żeby rurka przeszła przez ostrze. I w tej chwili nakładam ten mój spinner swivel i całość ściągam w dół, tak żeby powstało mi takie ramię między haczykiem a krętlikiem. To powinno wyglądać w ten sposób. Natomiast słuchajcie, to oryginalne kółeczko ja obcinam obcęgami do drutu. W jednym miejscu
drugim coś nie chce. O, już pękło. Tak, także zostaje sam krętlik. Następnie fluorokarbon. Dwa krimpy, czyli dwa zaciski będą mi potrzebne, żeby łatwiej wcisnąć to. Ja jeszcze ścinam to pod kątem, fluorokarbon. Wkładam przez jedną z tych metalowych rurek, przekładam przez oczko haczyka i następnie przekładam fluorokarbon przez drugie oczko. I powstaje taka pętelka. Natomiast ja tą pętelkę nie dociągam do końca tak, jak to producent boomu, czyli Korda, proponuje. Pozostawiam takie mniej więcej o centymetrowe oczko. Dlaczego? Żeby dać większą swobodę haczykowi. No i teraz używam tych obciążek do zaciśnięcia. O, tu pokażę. Są dwa rowki. Jeden jest large, S small. Ja wkładam to do small. To jest 0,6 mm. I w tej chwili całość zaciskam. Tak. Niepotrzebny koniec ścinam. Tak. I teraz odmierzam sobie na tym fluorokarbonie 20 cm. To będzie długość mojego przyponu. No, parę centymetrów więcej. Również pod kątem to obcinam. Zakładam znowu tą dwururkę zaciskową i w tej chwili mogę sobie dokładnie wymierzyć w centymetrach, jaka będzie długość mojego przyponu. Jeszcze trochę za długo. 20 cm to myślę będzie optymalna długość. I wkładam końcówkę w drugą rurkę, mała pętelka i ponownie kleszczyki zaciskacza. No, to może pokażę. I zaciskam. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ten przypon wysunął mi się. Także to jest bardzo mocne połączenie. Także nasz przypon prezentuje się w ten sposób. Co dalej? Następnie wkrętka, którą zakładamy na haczyk, i tą wkrętkę musimy zabezpieczyć takim silikonowym ogranicznikiem. On ma w środku kółeczko, to pokażę, i ten silikonowy ogranicznik
przesuwam i przesuwam go mniej więcej do wysokości zadzioru haczyka. No właśnie tak. Tak, żeby ograniczyć ruch potem przynęty mojej kulki czy ziarna do tego miejsca. I na koniec jeszcze jeden element, który będzie tutaj potrzebny do połączenia bezpiecznym klipsem. Igła do zakładania kulek. Przeciągamy to przez oczko. I naciągamy tą rurkę na nasz przypon. Także przypon prezentuje się w ten sposób. Tu go trochę rozciągnę, pokażę. No właśnie tak. 20-centymetrowy boom, krimpy, haczyk czwórka, wkrętka, ogranicznik i taki haczyk, i taki zestaw spełni bardzo dobrze swoje zadanie. Na koniec proponuję jeszcze jedną rzecz. Ten fluorokarbon to jest bardzo sztywny materiał i raz, że do sprawdzenia wytrzymałości, jak również do rozprostowania, proponuję go naciągnąć śmiało, lepiej żeby pękł teraz niż na rybie. No i proszę zobaczyć, on się nam już ładnie rozprostował. A jakie przynęty stosuję do tego haczyka, o tym w kolejnych filmach. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Aby ten przypon odpowiednio się wypozycjonował, czyli żeby go ustawić o w takiej pozycji, to należy o tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten zacisk, ten crimp, dociążyć go. Jak możemy to zrobić? Można to zrobić za pomocą pasty wolframowej. Ja zwykle sobie taką niewielką kuleczkę z tej pasty robię. Tak, ugniatam ją sobie w ręce. Następnie robię z niej mniej więcej coś takiego, taki placek. I w środku jeszcze robię taki rowek. O, tak. Następnie wkładam sobie tego crimpa w ten rowek. Może to pokażę dokładniej. No, w ten sposób. Tak. I zawijam. Zawijam wokół. Także otworzy się tutaj taka dodatkowa warstwa dociążająca. I teraz mam już pewność, że ten mój przypon będzie właśnie dokładnie w tej pozycji sobie unosił się nad dnem. Oczywiście zależy to też od wyporności samej przynęty, czyli kulki albo orzecha.